jak się pozbyć, kochajmy Jowicza. Nie, gdyż proste żołnierstwo nie chce z nami rokować, twierdząc, iż żeśmy na to zbyt grubi i że syty głodnego nie zrozumie. No nie. Więc właśnie. Po to zebraliśmy się tu w naszej saunie, aby się nawzajem dokładnie nago obejrzeć, tak. Bo może to tylko obfita odzież tak nas pogrubi. No to rozbierać się, proszę pana, bo czasu szkoda, a delegacja żołnierska czeka i gotowa znowuż zerwać rokowania. Tak. Damy mają pierwszeństwo. No hajduszku, ściągaj kiece, ściągaj i pokażę, co to tam jeszcze ostało z dawnych dobrych czasów. Chłe. O, biuścik jeszcze całkiem. To co was klepiesz, to nie jest panna Basia ode przodu, tylko ja od tyłu. Pardon, to te moje oczy nieszczęsne. To co mi się właśnie tutaj przed nosem wypinasz? Bom się pochylił, aby sobie buty rozszturować. A panu komendantowi od tego upału wąsiki jakoś jakby opadły. Melduję, że to nie są wąsiki pana komendanta, jeno pani komendantowa wylazła na stołek, żeby powiesić katanę. Luśnia! Zdejmij mnie ze stołka, bo się nie mogę ruszyć. Pewnikiem przydeptałam sobie warkocze. Nie warkocze, proszę pana hajduczku. Jeno na biuście własnym stanęłaś. A rzeczywiście. Ach, ta dziewczyńska. Anatomia. Jakżeż skomplikowana. Bardzo. Już to wasz mościowie o wiele prościej skonstruowani tak, jesteście. Tak, no pewnie, że prosi. No, odspojrzyjcie na pana Kettlinga. Cóż to za oszczędność materiału, szczególnie we niektórych fragmencie. Bom zeskoczy jej. Która jest krajem kulturalnym, gdzie na pierwszym miejscu stoją zalety umysłowe? Zalety umysłu to może wasze ci stoją, a to li zalety fizyczne to... Panazja to by im się rad przygadywał, a sam jakiś taki dziwny. To dziwny ty młodzie jakiś, ja dziwny gdzie? A pewnie, że dziwny, a co to jest? To tu, tu. A no to ło, to co to jest? Tu, ło, to, tu, to. No to ło. Nie jak, nie wiesz co to jest, przecież to jest... No w żaden sposób nie wiem. To ma być to, ło! Gdzie jest to, ło? Bo się od niego Luśnia. Przecież to Tatarzyn po muzułmańsku chrzczony. Pan Zagłoba się znalazł. No i dlaczegoż nie ściągniesz pan, panie Onufry, tego ohydnego, zatłuszczonego kożucha? Jakiego kożucha, Michałku? Toż ja się już dawno rozebrałem na kolasa. To przepraszam. Ale przed rozebraniem byłeś waś chudszy niż teraz. A pewnie, bo pan Zagłoba od dawna się nie rozbierał, a bez przerwy żarł. Teraz jak się rozpiął, to mu wszystko wyskoczyło. Wiem, wasz mościowie, kto będzie prowadził pretraktację z żołnierstwem. Nie widzę ja tutaj ani jednego chudzielca, no z wyjątkiem być może jednego fragmentu pana Kettlinga. Tak. Ale z takimi to oni nie chcą gadać, bo już im kilka razy takowych podsyłali. Co proszę pana robić? No to namyślajcie się, a ja tymczasem puszczę wodę. Nie. Bo jakbyście się rozebrali, to dobrze by było się wymyć. Co, wodę? Żadną miarą, to może być zabójcze. Tak, to w ogóle nie przystoi chrześcijańskim rycerzom. Luźno, nie was się odkręcać, panowie chodu, bo on puszcza. Otwieram, szabę, bo zardzewiają. Tak jest, szabę,